Jeszcze 20 minut, a już mam tutaj zupkę i iced tea. W ogóle to jest moje odkrycie ostatnie, czyli właśnie zaparzam sobie herbatkę i z cytrynką koniecznie, a potem, kiedy trochę przestygnie, dodaję kostki lodu i mam właśnie iced tea. Tutaj jest zupka miszmasz, zupka wszystko i nic. Zupa nic? Zupa nic, tak się chyba mówi. Czy ja w ogóle chwaliłam się wam moimi kwiatkami? Są to one tutaj. To są moje kwiatki nowe. Znaczy nowe i jedyne. To jest kwiatek jakiś, którego nie pamiętam nazwy. No a to jest aloes. Jezu, coś tak wygiął. O Boże, co mu jest? Okej, nie znam się jeszcze na kwiatkach i nie przesadziłam ich jeszcze, ponieważ nie zakupiłam doniczek takich fajnych z tymi dziurkami. To jest jakiś tam talerzyk i te podstawki mam po współlokatorce, po jej kwiatkach. No więc chwilowo to wygląda tak. Ale to nie będzie tak wyglądało i mam nadzieję, że no, nie będzie to wyglądało w ten sposób jakoś bardzo długo. Naprawdę martwi mnie ten aloes. Boże, jakiś taki... Matko, muszę się zainteresować, co tu zrobić, bo on... Zobaczcie, jak on się wygiął tutaj. Ja go nie dotykałam w ogóle. Tu ma jakąś taką... Boże... Jakby złamał się? Nie wiem. Ten jest w ogóle też bardzo ładny. Ma fajne takie listki i... No. Obydwa te kwiatki kupiłam na promocji. Ale nie wiem, czy jest coś z nimi nie tak. Czy były na promocji. Mam nadzieję, że nie. Będę się jeszcze doszkalać. Właśnie, żebym była taką prawilną mamą kwiatkową. I żeby te kwiaty nie umarły jakoś szybko. Ponieważ... przyznam się, że ja kiedyś miałam takiego fajnego kaktuska, no i on mi usechł. Niepotrzebnie mówię tak głośno, te kwiatki usłyszą i będzie mi źle z tego powodu, że trafiły pod moją rękę. No nic, naprawdę postaram się, aby te kwiaty przeżyły jak najdłużej ze mną, bo wyglądają super i dodają takiego życia temu pokojowi. Będzie polowanie na bilety, ale super. A też to jest dopiero za rok, ale i tak super.
Ile krówek? Zobacz, idzie tu, zobacz, idzie do nas. Idzie do nas? O, idzie po prawdę. O, jeny, jakie krowy ładne. Super krowy. Jakie ładniejsze? Najładniejsze? Wszystkie tak, są tak. Śliczne. Tam to wygląda jak osioł. One się chyba nie porozumiewają. Jest bardzo piękny ten księżyc. Tutaj wygląda jak słońce albo jakaś taka dziwna kropka niepotrzebna, ale w realu jest tak śliczne. Co do nowej trasy Dawida koncertowej, stadionowej, to są 3 koncerty i ja celowałam w najlepiej Gdańsk, bo w sumie to jest najbliżej. Chociaż Poznań też byłby spoko. Ale jakoś tak Gdańsk do mnie bardziej przemawia. I była najpierw przed sprzedaż była o 12. To było przedwczoraj od dzisiaj, nie? Chyba. Tak, przedwczoraj od dzisiaj. I totalnie zapomniałam o tej sprzedaży. I wszystko poszło, wszystkie bilety poszły. A mi bardzo zależało na płycie. Żeby na płycie być, a nie na trybunach, bo na trybunach jest totalnie inny klimat, a na trybunach a na płycie jest mega po prostu ten klimat i wszyscy śpiewają, wszyscy tak w jednej kupie dosłownie i jest mega. No i bliżej też w ogóle tej sceny i wszystko widać przy okazji. No może nie wszystko, bo ja też jestem niska, ale i tak. I tak. No a wczoraj była, chyba wczoraj, nie wiem czy nie mylę tych dni. W każdym razie następnego dnia również była sprzedaż już taka normalna. No i oczywiście też nie kupiłam, bo też zapomniałam o tym i nie pasowało mi. I wszystko poszły, wszystkie bilety poszły bardzo szybko. Nie hałasuję, nie? To będzie mi słychać, nie przeszkadzać. Te koncerty są w ogóle w przyszłym roku, za niecały rok właśnie. I myślałam, że będę już musiała odkupywać te bilety później, jakoś bliżej tego terminu od kogoś. Ale ogłosił Dawid, że są jeszcze 2 dodatkowe koncerty, w tym właśnie jeden w Gdańsku, no, na który mi w sobie zależało, żeby iść do tego Gdańska na koncert. I dzisiaj była sprzedaż i mam bilet na płytę, tak jak chciałam, więc się tak mega cieszę. I co prawda ten koncert, tak jak mówię, jest dopiero w czerwcu przyszłego roku, ale ja się już cieszę i będzie super, ja to wiem. Liczę, że będą jeszcze jakieś, jacyś goście, że będą na tym koncercie. Pewnie tak, nie wiem. I ta scena ma być na środku, tak jak właśnie w tym warszawskim, co był parę dni temu. Więc super. Już nie mogę się doczekać. I tak się cieszę, że w ogóle na płyty się udało. Też liczę na to, że znajdę kogoś na jakichś grupkach może, kto też idzie na ten koncert, bo nie mam z kim iść w sumie na tej płycie. To fajnie by było właśnie, żeby mieć towarzysza jakiegoś, bo to strasznie długo się czeka na to wejście w samej kolejce, potem jeszcze na płycie się jest dużo szybciej i to strasznie długo trwa i ja się zanudzę w sumie, więc mam nadzieję, że do tego czerwca znajdę kogoś, kto też pójdzie na ten koncert ze mną. Może poznam kogoś nowego, fajnie by było. No, ale się cieszę.